Prześledźmy teraz koleje konfliktu zbrojnego, który przeszedł do historii pod nazwą wojny 30-letniej. Nie mylimy tej wojny z wojną 13-letnią na przykład. Wojna 30-letnia jest często określana jako wojna religijna, dlatego że, jak pamiętasz, w XVI wieku doszło do wielu konfliktów religijnych. Było to spowodowane reformacją i jej skutkami. I mimo tego, że przed nami historia z wieku kolejnego, czyli XVII, to jednak tutaj te właśnie czynniki religijne odegrały znaczącą rolę, jeżeli chodzi o przyczyny i przebieg tego konfliktu, czyli wojny 30-letniej właśnie. Wiek XVI zostawił Europę właśnie podzieloną religijnie na wiele wyznań i różnych religii, kilka. I w Rzeszy Niemieckiej, jak pamiętasz, w wyniku reformacji doszło do zawarcia pokoju w Augsburgu, który wprowadził zasadę czyj kraj, tego religia. W związku z tym Rzesza Niemiecka została podzielona wyznaniowo na obszary należące do katolików i do protestantów. No i taka sytuacja się utrzymywała przez wiele lat, ale dochodziło jednak ciągle do różnych problemów, do różnych konfliktów pomiędzy wyznawcami obu tych wyznań. W 1608 roku doszło do powstania Unii Protestanckiej, czyli do takiego przymierza państw, które właśnie religię protestancką uważały za, czy wyznanie protestanckie raczej uważały za właściwe, ponieważ protestanci czuli się w jakiś sposób tutaj prześladowani, pogardzani właśnie przez katolików, zawiązali tęże Unię. Na czele tej Unii stanął Palatynat Reński, czyli jedno z państw Rzeszy Niemieckiej, ale ten Palatynat uzyskał bardzo szybko wsparcie innych państw, Anglii, Szwecji, Danii, Niderlandów. I dlaczego Francję zostawiłem na koniec? Dlatego, że Francja również wsparła tę Unię Protestancką, chociaż było to państwo katolickie przecież, więc tutaj mamy taki pozorny konflikt interesów. Dlaczego katolicy rządzący Francją wsparli Unię Protestancką? Otóż tutaj chodzi o wyrachowanie, po prostu czyste wyrachowanie. Królowie angielscy dążyli do osłabienia Rzeszy, w związku z tym wsparli tutaj stronę protestancką wbrew panującemu we Francji katolicyzmowi. W roku następnym w odpowiedzi na powstanie Unii Protestanckiej katolickie obszary europejskie, niektóre zawiązały Ligę Katolicką właśnie, czyli Sojusz Krajów Katolickich. Na czele tego sojuszu stanęło inne państwo Rzeszy Niemieckiej, Bawaria, i uzyskało wsparcie takich katolickich krajów jak Austria i Hiszpania, no, czyli krajów, które miały bardzo mocno tutaj katolicyzm na uwadze z racji rządzących Habsburgów, którzy byli katolikami przecież. Wojna 30-letnia rozpoczęła się w Czechach. W Czechach, czyli w kraju, który miał długie tradycje, jeżeli chodzi o odmienność wyznaniową od katolicyzmu. Przypomnijmy sobie, że już w XV wieku w Czechach narodził się husytyzm za sprawą Jana Husa. W XV wieku Jan Hus został spalony na stosie w 1415 roku na soborze w Konstancji. Później były wojny religijne, wojny husyckie właśnie na obszarze Czech, Śląska. No i ten konflikt troszeczkę przygasł w wieku XVI. Natomiast na początku XVII wieku husyci na nowo zyskiwali coraz większą rzeszę zwolenników. I ten ruch się po prostu odrodził. Dążył też do niezależności od kościoła katolickiego, od władców katolickich, a tacy właśnie w Czechach w dużej mierze się pojawiali właśnie za sprawą panujących tam Habsburgów. W związku z tym cesarz habsburski wystosował w 1609 roku list majestatyczny, który miał rozwiązać właśnie kwestię odrębności husyckiej, tolerancji religijnej na terenie Czech wobec husytów. Jednakże w 1618 roku sytuacja się zaogniła, dlatego że doszło do tak zwanej drugiej defenestracji praskiej. Defenestracja, słowo to oznacza wyrzucenie przez okno.
wyrzucenie człowieka przez okno. I tutaj mamy pod spodem dwa obrazy, trzeba je zapamiętać, które przedstawiają to samo wydarzenie, czyli właśnie defenestrację praską. Dlaczego druga? Pierwsza miała miejsce w wieku XV, kiedy właśnie rozpoczynały się wojny husyckie po raz pierwszy. Również wtedy wyrzucono przez okno człowieka. Tym razem mamy drugą defenestrację praską i ta jest chyba najbardziej znana, przynajmniej podczas nauki szkolnej, najbardziej popularna. O co chodziło? Chodziło o to, że znowu katolicy władcy habsburscy zaczęli wycofywać się z tej tolerancji obiecywanej wcześniej i chcieli zmusić katolickich husytów do, przepraszam, chcieli zmusić husytów do uległości wobec katolików właśnie. Husytów, no i przede wszystkim Czechów, którzy też przechodzili na wyznania protestanckie. To wzburzyło tak mieszkańców Pragi, że wyrzucili oni posłów katolickich, cesarskich właśnie przez okno i ci posłowie, mimo tego, że spadli z dosyć dużej wysokości, to jednak cały upadek przeżyli cudownie, wpadając w to, co pozostawiły po sobie konie stojące tam wcześniej, coś, co z tylnej części ciała raczej się wydostało na ziemię i to zamortyzowało ich upadek. Natomiast samo wydarzenie bardzo rozzłościło cesarza i tak naprawdę stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny 30-letniej. Czyli mamy defenestrację praską, 1618 rok, początek wojny 30-letniej i oba obrazki do zapamiętania. Tutaj widzimy te sceny właśnie związane z wyrzucaniem osób przez okno. Pierwszy okres wojny, a będą cztery, pierwszy okres wojny to okres tak zwany czesko-palatynacki. Toczył się konflikt wówczas w latach 1618 do 1624. W tym okresie, właśnie na tym obszarze Czech-Palatynatu, toczyło się większość działań wojennych, stąd nazwa. Co ciekawe, nie wymieniłem wcześniej Polski, po której stronie się opowiedziała Polska w tym konflikcie. Polska oficjalnie nie angażowała się w wojnę 30-letnią, ale w Polsce panował wówczas Zygmunt III Waza, który był bardzo żarliwym katolikiem. W związku z tym nie omieszkał wysłać również potajemnie pomoc wojskową, oczywiście walczącą po stronie katolickiej. I te polskie oddziały, które wzięły udział w wojnie 30-letniej, niejako nieoficjalnie, to Lisowczycy, pojęcie do zapamiętania. Lisowczycy, nazwa od przywódcy niejakiego Lisowskiego, który no, bardzo złą sławą się okrył, podobnie jak cała jego formacja, wojsko dosyć brutalne, brutalnie rozwiązujące swoje sprawy. I ci Lisowczycy wyruszyli na Węgry, gdzie również przeniosła się rewolta rozpoczęta na terenie Czech. I tam dokonała się pacyfikacja Węgrów. W 1620 roku z kolei doszło do bitwy pod Białą Górą, gdzie wojska cesarskie, a więc katolickie, pokonały czeskie wojska. To była bardzo ważna bitwa dla Czechów, dlatego że po tej bitwie Czesi popadli w taki okres chyba najgorszego poddaństwa wobec Habsburgów. Ogromne represje nałożono na naród czeski. Bardzo wielu Czechów zresztą zginęło w czasie wojny 30-letniej. Tutaj się mówi o tym, że nawet 1/3 tego narodu mogła, nawet więcej, niektórzy historycy wskazują, niż 1/3 mogła zostać uśmiercona. Więc tak naprawdę ta bitwa rozstrzygnęła kwestię tutaj buntu czeskiego. Po prostu ten bunt został w 100% stłumiony. Wówczas i Czesi popadli w taki okres no, apatii, można powiedzieć, jeżeli chodzi o walkę narodowo-wyzwoleńczą. W 1622 roku katolicy zawarli również pokój z Węgrami w Nikolsburgu i tak ten pierwszy okres wojny 30-letniej można powiedzieć, że się kończył. Tutaj widzimy na mapie też jak się podzieliła Europa, jeżeli chodzi o walkę. Widzimy kolorem tym pierwszym z legendy koalicję habsburską, czyli te kraje katolickie, na powiedzmy, że niebiesko kraje, które popierały koalicję habsburską. No i tym kolorem trzecim z legendy mamy z kolei kraje, które są przeciwne koalicji
Habsburskiej. Widzimy też, że nastąpi zmiana przymierzy. Tutaj widzimy w legendzie zaznaczone kraje, które zmieniły swoją polityczną orientację. Oczywiście najważniejsze miejsca bitew zaznaczone na mapie. To już polecam w Twojej pracy indywidualnej tęże mapkę. Drugi okres wojny 30-letniej to okres duński. Lata 1625-1629. Dania, która się przyłącza do walki, zaniepokojona sukcesami właśnie Austrii katolickiej, wysyła swoje wojsko na południe i no i co? No i przegrywa. Przegrywa Dania pierwsze bitwy pod Dessau, pod Wolgast, a wszystko dlatego, że po stronie katolickiej, po stronie habsburskiej, austriackiej walczy znakomity dowódca Albrecht von Wallenstein, którego tu też widzimy sportretowanego, czyli Wallenstein, zapamiętajmy, bardzo ważna postać tej wojny, najważniejszy dowódca wojskowy, zresztą postać też tragiczna. W 1629 roku dzięki właśnie talentowi militarnemu Wallensteina, dzięki zwycięstwom Austrii zostaje zawarty pokój w Lubece. Pokój, który, jak widzimy, między innymi nakazał zwrot ziem wcześniej sekularyzowanych kościołowi, zwrot tych ziem, czyli sekularyzacja, przypomnijmy, jest to proces ześwięcenia, czyli ziemie, które należały do kościoła, stają się świeckie, a w wyniku tego pokoju te ziemie miały z powrotem wrócić, takie ziemie miały z powrotem wrócić pod panowanie instytucji kościelnych. Czyli mamy dwa okresy wojny za nami i zwycięstwo zdecydowane strony katolickiej, czyli przede wszystkim Austrii. W związku z tym wkraczamy w trzeci okres wojny, okres szwedzki. Podobnie jak wcześniej Dania, tym razem Szwecja jest zaniepokojona postępami wojsk katolickich i ich sukcesami w Europie. Okres szwedzki to lata 30-35 XVII wieku. I ten okres kojarzymy przede wszystkim z postacią króla Szwecji, Gustawa II Adolfa, który skierował swoje wojska na południe od Szwecji do Rzeszy i tutaj mamy sukcesy Szwedów w Rzeszy, czyli zwycięstwa, oblężenie Magdeburga, następnie walki w rejonie Breitenfelden i wielką bitwę, przede wszystkim najważniejszą tutaj tę bitwę z okresu wojny 30-letniej, bitwę pod Lützen. Z roku 1632. Jest to bitwa, w której Szwedzi co prawda zwyciężyli wojska koalicji katolickiej, ale ponieśli dotkliwą stratę, ponieważ w tej bitwie poniósł śmierć król szwedzki Gustaw II Adolf, czyli tutaj bitwa przełomowa z tego względu, że z jednej strony zwycięstwo militarne w tej bitwie Szwedów, ale z drugiej strony no, porażka w dalszym okresie tej wojny, czyli w okresie szwedzkim, porażka Szwedów, bo zabrakło im już głównego dowodzącego króla i w związku z tym, jak widzicie, kolejna bitwa pod Nördlingen to już jest porażka Szwedów. No i w wyniku tych właśnie wydarzeń Szwedzi decydują się na zawarcie pokoju w Pradze, no i mamy ciągle dominację katolicką w Europie. No ale jeszcze jeden okres nam został wojny, okres francuski, tak jak sugerowałem już wcześniej, Francja tutaj odegrała rolę niebagatelną w tej wojnie, będąc krajem katolickim, widząc, że katolicy wygrywają tę wojnę, Francuzi się przyłączają do wojny, ale po stronie protestantów. Czyste wyrachowanie, zimna kalkulacja tutaj jak najbardziej ma miejsce. Francuzi nie chcą, aby Habsburgowie w wyniku tych sukcesów do tej pory odniesionych przez właśnie Austrię, aby Habsburgowie wzmocnili swoją rolę w Europie i zbudowali swoją potęgę. Czuli się tym faktem zagrożeni. W związku z tym Francja przypuszcza atak na Hiszpanię, bo tam też Habsburgowie oczywiście są u władzy, więc mamy tutaj przełom, można powiedzieć, tej wojnie. Następnie ożywia się Szwecja, która na wieść o udziale Francji również wznawia działania wojenne. Francuzi pokonują habsburskie wojska przy pomocy też armii szwedzkiej. W związku z tym, mimo tego, że pierwsze trzy okresy zaliczyliśmy na poczet zwycięstwa katolików, to jednak ostatni okres decyduje o wiktorii protestantów. Ostatecznie wojna 30-letnia kończy się po 30 latach.
co nie zawsze jest oczywistością w historii, w roku 1648 zawarciem pokoju w Westfalii. Pokój westfalski, który sprowadził wiele zmian w Europie. Przede wszystkim jednak oznaczał koniec okresu dominacji Habsburgów w Europie, takiej zdecydowanej dominacji, a jednocześnie wzrost potęgi Francji. Francja jako ten kraj, który pokonał Habsburgów, musiał awansować teraz do roli nowego mocarstwa, więc tutaj takie przetasowania polityczne przede wszystkim nastąpiły. Ale zobaczmy konkretnie, jakie były postanowienia najważniejsze tego pokoju westfalskiego. Francja, jako ten kraj, który zwyciężył, zajęła ziemię, która przez wiele, wiele lat była kością niezgody między Francuzami a mieszkańcami Rzeszy, czyli Alzację. Szwecja, jako również kraj zwycięski, przejęła tak zwane Pomorze Przednie, a więc poszerzyła swoje panowanie nad Morzem Bałtyckim. Saksonia z kolei zajęła ziemię o nazwie Łużyce. Brandenburgia, kolejny kraj Rzeszy Niemieckiej, poszerzył swoje posiadanie nad Bałtykiem, zajmując Pomorze Zachodnie, czyli tam, gdzie Szczecin i okolice. Oprócz tego pokój westfalski ostatecznie potwierdził niepodległość Niderlandów. Przypomnijmy sobie, że Niderlandy walczyły o tę niepodległość od Habsburgów już w wieku XVI. I mamy też potwierdzenie niepodległości Szwajcarii, która również wcześniej już zgłaszała właśnie taką wolę. Ostatecznie możemy też uznać pokój westfalski za koniec wojen religijnych po prostu w Europie, dlatego jak powiedziałem, wielu historyków uważa wojnę 30-letnią za wojnę religijną, jako pokłosie właśnie reformacji i wszystkiego, co się wiąże ze skutkami tego ruchu społeczno-religijnego w Europie. Tak wyglądała mapa Europy właśnie w XVII wieku, w czasie, kiedy właśnie toczyła się wojna 30-letnia.